Trwająca we wszystkich ugrupowaniach politycznych dyskusja na temat zmian w ordynacji wyborczej zwróciła większą uwagę polityków na zbliżające się wielkimi krokami wybory samorządowe. Te zgodnie z kalendarzem wyborczym odbędą się jesienią 2018 roku. W Zielonej Górze wybierzemy radnych i prezydenta miasta. Nowoczesna ma ambitne plany. Jak zdradza poseł Paweł Pudłowski, w największych miastach w regionie Nowoczesna wystawi pełne listy kandydatów do Rady Miasta. Będzie też lista do sejmiku województwa i już teraz pojawiło się kilku kandydatów, którzy mogą powalczyć o fotel prezydenta w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Mamy koordynatora regionalnego do wyborów samorządowych, mamy 270 prawie członków, mamy w kolejce gdzieś około 30, także myślę, że dobijemy do 300 niedługo. Oczywiście liczba osób, które wystawiane są w wyborach samorządowych, to ponad 3000, także nie planujemy posiadać własnych struktur, które by nas upoważniały do całkowitego wypełnienia tych list członkami Nowoczesnej, natomiast mamy też duże grono sympatyków. Stawiamy też na lokalne osoby niezwiązane z innymi partiami, także będziemy szukać takich koalicyjnych możliwości współpracy. Do walki o ratusz oraz prezydencki fotel w Zielonej Górze stanie także Kukiz 15. Ugrupowanie mimo pojawiających się w ostatnim czasie informacji na temat wewnętrznych podziałów w województwie lubuskim teraz skupia się na współpracy i na celownik bierze przyszłoroczne wybory. Prężnie działamy, pracujemy, żeby te listy można było utworzyć. Rozmawiamy z różnymi środowiskami, więc jak najbardziej, na pewno będziemy wystawiać swoich ludzi do Rady Miasta. Poseł Paweł Pudłowski komentuje zmiany w ordynacji wyborczej. Jak podkreśla, Nowoczesna zalicza się do zwolenników wprowadzenia dwóch kadencji dla posłów i senatorów. Podobne zmiany w samorządzie na stanowisku wójta, burmistrza czy prezydenta z prawem działającym wstecz, uniemożliwiającym obecnym samorządowcom start w wyborach, Pudłowski ocenia negatywnie. Sposób podchodzenia do tego traktujemy obecnie przez PiS, traktujemy jako próbę właśnie odsunięcia od władzy tych, którzy są za silni lokalnie, którzy mogą stanąć na drodze pisowskim nominarzom, nominatom i innym osobom, które będą aspirowały do tych funkcji. Także sprzeciwiamy się temu, uważamy, że przede wszystkim troska o kraj. Politycy Kukiz 15 między innymi z hasłem ograniczenia kadencji dostali się do parlamentu. Jak podkreśla Olimpia Tomczyk-Iwko, rzeczywiście w niektórych samorządach potworzyły się kliki i układy, które rozbić może tylko odsunięcie obecnego gospodarza od władzy. Faktycznie powstają klany, jest wielki establishment, którego nie można ruszyć, jest po prostu totalnie nie do ruszenia. Także jak najbardziej jesteśmy za tym, no tylko tutaj pytanie z tym, czy prawo będzie działać wstecz, czy nie. Olimpia Tomczyk-Iwko była gościem Tomasza Misiaka w Rozmowie Dnia.